David De Gea starts in goal. Chances on. Martial! Oh, it's in! The opening goal of the derby! And listen to what it means! Czy FIFA 21 to coś więcej niż sezonowa aktualizacja? Tak. Choć należy się trochę postarać, aby dostrzec zmiany i innowacje. Na pierwszy rzut oka otrzymujemy bowiem tę samą rozgrywkę, grafikę, animację piłkarzy czy nawet wygląd menu. Nieco inne jest natomiast tempo gry czy praca w obronie i ataku, a Volta otrzymała drobne usprawnienia. Postawmy jednak sprawę jasno, nie jest to rewolucja, a bardzo ostrożna ewolucja. Zacznijmy od defensywy, zarówno ręcznej, jak i automatycznej, która w tym roku sprawuje się lepiej niż w 20. Napastnikom trudno jest ominąć linię obrony, bo defensorzy świetnie się zastawiają. Sztuczka z prostopadłym podaniem górą i sprytnym przerzuceniem piłki nad bezradnymi rywalami, tak często przecież wykorzystywana w FIFA 20, jest już niemal całkowicie nieskuteczna. Lepiej działa też manualna obrona, szczególnie ustawienie się na linii strzału lub postawa jockeya, czyli gotowość na przechwyt futbolówki. Wykorzystując ten mechanizm prawidłowo, znacznie łatwiej udaremnić strzał czy dośrodkowanie, co ma spore znaczenie w przeciwdziałaniu agresywnej grze. Co ciekawe, ten element i tak osłabiono względem wersji gry, którą mieliśmy okazję testować w sierpniu. Wtedy zmiana była o wiele bardziej odczuwalna i dostrzegliby ją zapewne nawet laicy. Wymienione zmiany nie oznaczają oczywiście, że przejście przez linię obrony i rajd na bramkę nie są możliwe. Najlepsi napastnicy w dalszym ciągu są w stanie prześcignąć defensorów czy sztuczkami ominąć kilku przeciwników, przedzierając się solo przez pół długości boiska. EA zrobiło krok w dobrą stronę, ale wciąż nie wyeliminowano nieco niedorzecznych przypadków, gdy ktoś, kto umie robić dobre sztuczki, jest praktycznie nie do powstrzymania. Nie jesteśmy też do końca przekonani do systemu kierunkowych biegów, który pozwala pokierować kolegą z zespołu w dowolnym kierunku, uwalniając się przykładowo od uporczywych obrońców. Na obecną chwilę sztuczka jest po prostu zbyt skuteczna. W singlu nie stanowi to problemu, ale przewidujemy, że w starciach online ta nowinka będzie wykorzystywana zbyt często. Kontynuując temat ataku, należy zaznaczyć, że strzały z główki częściej kończą się bramką niż w poprzedniej części, choć wciąż nie pada ich tyle, co w poprzednich latach. Uderzenia z pierwszej piłki w dalszym ciągu wydają się zbyt celne i mocne, a z poprzednich odsłon pozostały dobrze znane błędy, jak na przykład futbolówka wyraźnie przelatująca przez nogę odbiorcy, czy przejęcie piłki zza pleców rywala. Jedną z najciekawszych opcji, która mocno wpływa na rozgrywkę, jest możliwość swobodnego cofania czasu, powszechna w grach wyścigowych. Na pierwszy rzut oka rozwiązanie wydaje się kontrowersyjne, ale zdecydowanie pomoże nowicjuszom i jest dostępny tylko w trybie szybkiego meczu. Miłośników serii, którzy lubią wyzwania, ucieszy fakt, że na legendarnym poziomie trudności gra jest teraz zdecydowanie bardziej wymagająca. Sztuczna inteligencja zaskakuje pomysłowością i bez skrupułów wykorzystuje każdy nasz błąd, grając szybko i mądrze. Wykonuje też mnóstwo sztuczek, co zdecydowanie utrudnia odzyskanie piłki. Tryby kariery oraz Ultimate Team nie przeszły większych zmian, choć w tym pierwszym cieszy system interaktywnej symulacji, która pozwala nie tylko śledzić przebieg meczu w uproszczonej formie, ale też w dowolnym momencie przenieść się na boisko, by wziąć sprawy w swoje ręce. W trybie Foot na pierwszy plan wychodzi z kolei wariant kooperacyjny, pozwalający połączyć siły ze znajomym. Volta nie robi już oczywiście takiego wrażenia jak poprzednio, ale modyfikacje ulicznego trybu wyszły tutaj na dobre, przynajmniej w kontekście gameplayu, bo opowieść fabularna to krok wstecz. Naprawdę mamy do czynienia z miałką opowieścią. To seria scenek, w której biorą udział postacie bez osobowości i kilku znanych piłkarzy, a wszystko to poprzeplatane jest meczami i treningami. Całość można ukończyć w 2 lub 3 godziny i zdecydowanie jest to najgorsza przygoda fabularna w serii od czasu wprowadzenia tego elementu. Rozgrywka w Volcie to natomiast już sama przyjemność, jeszcze większa niż w FIFA 20. System automatycznego wykonywania sztuczek jest uproszczony, tym razem wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a bramkarze nie parują już większości strzałów, co owocuje większą liczbą goli. Możemy też założyć rywalowi siatkę, czyli przepuścić między nogami piłkę, a także wypchnąć futbolówkę na przykład w prawo, obiegając przeciwnika z lewej strony, co szybko stało się naszym ulubionym sposobem otwarcia drogi do bramki. Do tego więcej opcji personalizacji piłkarzy, więcej strojów, czy możliwość grania w kooperacji ze znajomymi. Czuć tu radość z piłki nożnej, a o to właśnie chodzi. Volta zdecydowanie jest najmocniejszym punktem FIFA 21 i spodoba się miłośnikom trybu ulicznego z poprzedniej części. Poprawiona Volta i drobne zmiany w klasycznych meczach to trochę za mało, by przekonać graczy, którym z FIFA nigdy nie było po drodze, a tym samym zarekomendować ten tytuł każdemu. Największy problem FIFA 21 i zarzut w kierunku do gry wynikają właśnie ze zmian zakrojonych na zbyt wąską skalę. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wszystkie nowości mogłyby równie dobrze przybrać formę aktualizacji poprzedniej odsłony.